Witam wszystkich bardzo serdecznie w 13 odcinku The Island Challenge. Jak tu widzicie, zaczynamy około godziny, no po 9 mamy tutaj. I oczywiście nasze Simy tutaj teraz sobie jedzą. Powiem wam, że musiałam to wymienić ogólnie, bo mieli tutaj jakby jedzenie, ale jakby nie mogli, wiecie, wyciągnąć go, także nie wiem. O, tutaj panie sobie akurat siedzą wspólnie, tutaj rozmawiałem i jedzą rybkę. Alex. Jej, czy ty taki brudny? Szkoda, że ty się nie możesz umyć sam, tak. Wiem, że słabe jest to, że wiecie, tutaj tylko można jakby przez to, a to i tak jest umyć można to dziecko przez wannę. Wiecie, a 500 tysięcy naprawdę razy trzeba przebierać, żeby tutaj do zielonego dobić. Ale jedz sobie, co? Olej go. I sobie jedz młody. A później możesz sobie tu przyjść, gdzie wszyscy są, żeby nie było ci smutno. Dobra. Wy sobie jedzcie, a my lecimy do losowania. Szóstka i nowy sim. Przedstawiam wam tutaj nową postać, to jest Jason Cooper. Powiem wam, cieszę się bardzo, że tutaj mamy nowego wyspiarza, także zobaczymy, jak tutaj mu pójdzie. Oczywiście umiejętności. Z Chloe będziecie coś tutaj... z Chloe, z Alice będziecie tutaj coś ogarniać, a my się widzimy w następnym losowaniu. I 12, czyli śmierć Sima. Tak więc żegnamy tutaj Jasona. Oczywiście, on już tutaj się kieruje. Chodź tutaj, płyń tutaj. On ma akurat do końca pierwszy poziom sprawności, jest prawie drugi, także... tutaj wiecie, no trochę szkoda, no ale cóż. Wyzwanie takie ma być. Tutaj zamkniemy go. Chodź tutaj. Żeby nam nie uciekł. I teraz żegnaj Jasonie, musisz się posiąść dla dobra reszty. Także tak, tutaj Aleksa, powiem wam, już postarzałam, także tak wygląda nasz przyzdojniak. Ponieważ, no powiem wam, stwierdziłam, że wiecie, to jest bez sensu takie, czy ktoś się zajmie tym dzieckiem. Też postarzymy tutaj Chloe. Postarzyłam go, tak 5 dni mi się wydaje, że jest nawet spoczką. Dalej, matka, przebierz to dziecko, Anię, bo też ją będziemy właśnie postarzyć dzisiaj. I może tutaj, gdzie tu jest, postarz, postarzmy ją. Jejcie, jaka urocza, już widzę tutaj, jojejo. Może nie wiem, no, co to jest żywe? Weźmy może żywe srebro, bo czemu by nie? Wiecie, jaka jest urocza! Matku, jaki słodziaczek! No i oczywiście tutaj musimy, wiecie, parę rzeczy oczywiście przy okazji pozmieniać. Tutaj wymieniamy przede wszystkim gałązki, 5 gałązek na łóżko. No dalej, chodź tutaj. Bo wiecie, no muszą te dzieciaczki jednak na czymś spać. Sprzedajemy i tutaj wymieniamy. Oczywiście tu musimy jej łóżeczko, wiecie, które było w pokoju Eleny i Aidena, przenieść tutaj. Chwilka. Może najpierw to, bo to już nam nie będzie potrzebne. Już dziecka, powiem wam, nie planuję żadnego. Naprawdę, musieliście mi tu stanąć. Ludzie. Jakbym obróciła te łóżka, tak? Nie, wątpię, żeby się więcej zmieściło. Tutaj możecie już nie przejść, dobra. To tutaj kładziemy... Czemu nie możesz? Aha, bo tam stoisz. Okej, dobra, to za chwilę. I tak, i łóżeczko tutaj jakieś. Nie wiem, weźmiemy chyba takie samo jak tutaj, tylko po prostu, wiecie, inny kolorek sobie jakiś wrzucimy. Nie wiem, o, może takie pomarańczowe. Także fajnie. I tak, ten stół w ogóle, powiem, też żałuję, że wymieniłam, bo to jest jednak troszkę, muszę przyznać, strata czasu. To bym też tutaj może przesunę. O. Ty dam tutaj. Naprawdę nie mogę tutaj położyć, bo wy tu chodzicie. Dobra, postawię na razie tutaj. To by mi najbardziej pasowało. O tak, ale... Oczywiście muszą przejść, bo mi tutaj zasłaniają.
ogóle byście się ubrali, ponieważ mam 8 simów w tym momencie i to jest tak trudne do ogarnięcia, że to jest po prostu jakaś masakra. Ej, ale ty mi weź może stąd iść, co? Ja chciałam, żeby Alex się tutaj poszedł wreszcie wykąpać. A co ty tam jesz? Czy ty ją możesz tu odłożyć? Podejdź tu. I ty też, mała, podejdź tu. Dalej, teraz postawimy łóżeczko tak, jak ma być. Może zmienimy chociaż na żółtkę. Było tak inaczej. Okej, okay, może być tak, to bez różnicy, bo już jest, nie? Okej. Okay. Dobra. Także co, gramy tutaj i ogarniamy. I mamy śmierć. Mroczny kosiarz nas odwiedził. I tutaj musimy pożegnać Jasona. Ach, no niestety. Takie to jest wyzwanie. I tak długo boiwam, że wytrzymał, bo jest, wiecie, tu po 21, także wiecie, od rana prawie, także nieźle, no. Dalej, zabieraj go już. O, ktoś płacze, dobra. Ludzie. No. Dawaj, mroczny kosiarzu, pokaż mi, na co cię stać. No także co? Tutaj Jasona odkładamy koło Chloe. Chloe, tak, Chloe. Niech tutaj spoczywają w spokoju, a ja w tym czasie idę tutaj ogarnieć resztę do spanka. Dalej, wszyscy idą spać mi teraz. Dawajcie. Hop, siam. Hop. Nie rozmawiaj z mrocznym kosiarzem, co ty, kobitko. A ty, mój drogi, możesz się tutaj skorzystać, załatwić i też idziesz spać. A my się widzimy już następnego dnia. Dziewiątka to 4000 punktów aspiracji. Jak widzieliście w losowaniu, tutaj dajemy punkty. I stwierdziłam, że w ogóle damy Aidenowi, bo on tam, wiecie, chyba nic nie miał. Także, bo chyba miała tutaj Elena i miała Sofia, także mi się wydaje, że Aiden teraz zostanie. Czyli mi się wydaje, tylko zostaje po prostu. I zobaczmy, na co możemy tutaj to wydać. Może, wiecie, jakaś fajna cecha albo coś takiego, zobaczmy. O, to by było ale nie, na ten szybki sprzątacz to nie, wodoodporny też niepotrzebny. Darmowe usługi nie. Czy tu nie ma czegoś, w sensie stalowy pęcherz, tak myślę, może by był ok. O. Weźmiemy chyba to. Dobra. I fajnie. Przynajmniej nie będzie, mam nadzieję, tak szybko im tutaj to spadało. Ej, a ty, moja droga, miałaś się w ogóle uczyć. Wypada i grzmi. Nie chcę, wiecie, więc tak za bardzo na ten dwór, że tak powiem, wysyłać, wiecie, żeby się uczyć, ale no, wiecie, mamy tutaj pierwszy poziom, drugi poziom nie jest zły, może dobijemy ogólnie drugiego poziomu. Co ty tu masz? Czemu ty mi to tu wyrzuciłeś? To jest w ogóle taki bałagan, tu musimy pogarniać to. Spać ci się chce, czy co? Dobra, ogarnę ją, bo ach, szkoda gadać. I mamy tutaj kolejny dzień. Tutaj, jak zresztą możecie widzieć, tutaj są zasadzone nowe roślinki. Tutaj zmalały, ponieważ musiałam porę roku przesunąć, bo już mieliśmy dzisiaj pierwszy dzień jesienia. Oczywiście my tu gramy latem. To, jak widzicie, tutaj lato już się właśnie zaczyna. Także, jeśli chodzi tu o umiejętności, to praktycznie tylko wyjadł drugi poziom ogrodnictwa, bo wiecie, tu padało, to coś nie szło. Ale ogólnie, wiecie, nieźle, także dzisiaj z nią troszkę posiedzę i już to ogarnę. Ty, co tam, głodna jesteś? Co ty jesz? Co wy to... Dobra, może zjedz sobie, co? Bo mi ciężko, szkoda w sumie. I on, no właśnie, ona jest już przebrana. Ty, mało, jak tam? Ojeju, ty, to jesteś masakra. Chodź, chodź, jeszcze nam opieka bycie. Dawaj, chodź, gdzie tam idziesz z mamą gadać? Chodź tu. Ojciec, co ty odpierdzielasz?
Ojciec, idź tu. Tutaj. Dalej go. Znikaj mi stąd. Biedne dziecko nawet się załatwić nie może przez ciebie. Dobra. Czy coś tu się zmieniło? Nie, mała jest tylko właśnie, tak jak mówiłam, przebrana. No i sobie jakoś żyją spokojnie, powoli do przodu. Także co, idziemy do losowania. 5 i 2 punkty umiejętności. Pomyślałam, że tutaj damy na rzynnowej wyspiarce Alice tutaj poziom. Ja akurat tak stwierdziłam, że może ogrodnictwo. Bo czemu by nie? I tutaj ma drugi, także dwa dalej, więc będzie miała czwarty. I jak widzicie, mamy pięknie czwarty poziom, czyli jedna umiejętność już mam z głowy. Także tutaj teraz musimy wędkarstwo i sprawność fizyczną rozwinąć. W ogóle będzie musiała sobie z kimś porozmawiać, ale to tam za chwilę. A wy jak tam? W ogóle wkurzają mnie, że wszyscy chodzą w bieliznie. Czy wy nie rozumiecie, co znaczy się ubrać? Albo coś takiego? W sumie po co, nie? Ajajaj, dobra, to idziemy tu. Tutaj żarełko zrobić. Dawaj, chodź. Nie wiem, co tu. Oczywiście rybkę, jak zwykle. Bo nie wiem, powiem wam, że próbowałam ogólnie, żeby sobie tutaj upiekli rybki. Przy tym palenisku, jak widzicie, już go tu nadpostawiłam i mi nie działa. Także w sensie ryby nie mogą po prostu tutaj, wiecie, jakby sobie przyrządzić, ale na przykład czepianki czy coś spróbowałam i szło, także nie wiem, o co chodzi z tymi rybami. W początku myślałam, że może nie mają w tym wyposażeniu i fakt nie mają. A nie ścinaj mi się, co? Ścinaj mi się, dobra. Ale myślałam właśnie, że nie mają wyposażenia, ale jak przyniosą, też nie mogli. Także nie wiem, o co chodzi. No trudno. Dobra. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek też taki krótszy raczej wyszedł. Mam nadzieję, że się wam podobał i oglądaliście tutaj przyjemnie. Także do usłyszenia, do następnego. Pa, pa.